Dobry wieczór, Kraków! Cześć! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Szanowni Państwo, dlaczego to się w ogóle nazywa 8 grzechów głównych? Skąd taka tematyka, skąd taka nazwa? Co, o co chodzi? Otóż wszyscy grzeszymy, wszyscy być może pójdziemy do piekła. Każdy popełnia jakieś grzechy, obojętnie w co wierzycie, czy chodzicie do kościoła, czy nie, czy w ogóle jakby każdy popełnia grzechy, każdy łamie jakieś zasady, łamie jakieś reguły. Wszyscy, dosłownie wszyscy grzeszą. Nie dajcie sobie wmówić, że są ludzie bez grzechu. Ci wszyscy wspaniali półświęci ludzie z telewizji, nie wiem, Janina Ochojska, Janek Mela, Adam Małysz, ksiądz Jankowski. Naprawdę wszyscy grzeszą, nawet ksiądz Jankowski. Niedawno wyszło, że obżarstwo. Że kucharz po latach przerwał milczenie i tam codziennie rano był tort opierdalany na zakrystii. Także takie rzeczy się zdarzają. Każdy grzeszy. Ciekawostka, uwaga. Proszę zauważyć, że wśród 7 grzechów głównych nie ma pedofilii. Czyli tak troszkę jakby ktoś tę listę pod siebie ustalał. Tak delikatnie. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Czwarta minuta występu, pierwszy żart o pedofilii, także nie ostatni, nie zawiedziemy was. Proszę państwa, dobrym, albo nawet bardzo dobrym takim zwyczajem, pewną tradycją stand-upowych występów jest to, że się wchodzi w pewną interakcję z widownią, że się z nią rozmawia, że się chce ją trochę bardziej poznać. Ja nie ukrywam, bardzo lubię w taką interakcję wchodzić z widownią i to są takie schody przygotowane. Dawniej było tak, że chodziłem gdzieś do drugiego, trzeciego rzędu, bo myślałem, że gadanie z pierwszym rzędem jest za proste, a teraz jestem coraz starszy, po chuj będę chodził. Państwo są blisko, ja z państwem porozmawiam. Zwykła, prosta rozmowa, nic się nie bój, nikt się dośmiać z ciebie nie będzie, jak coś głupiego powiesz, to nie o to chodzi. My bardzo szanujemy publiczność, my nawet 1% podatku na taką publiczność właśnie z biednych rodzin dajemy, także nic się nie bój. Cześć. Cześć, witam. Cześć, witam, no i fajnie, cześć, witam, takie dwa wyrazy nawet, dobrze, okej. Jak masz na imię? Mam na imię Michał, a ty? Kuba. Kuba, fajnie, takie imię, no, do większości nazwisk pasuje, także to możesz nawet na zagranicę jechać. Ale nieważne, Kuba, powiedz mi, czym się zajmujesz? Studiuję na AGH. Państwo nie... Chodzi o to, że nie widzicie Kuby od przodu, ale zapewniam wam tak, chuj studiuję na AGH. W sensie, żaden stereotyp nie został przełamany, naprawdę. Tak, ma bluzę z kapturem, ma okulary i się śmieje. Spokojnie, Kuba, co studiujesz na AGH? Jakiś to ciekawy przedmiot. Informatyka. Ja nie, Kuba, możesz wstać i się odwrócić na chwilę? No, będzie trochę beki, no. Okej. Okay. No, przynajmniej będziesz miał pracę, oni nie, także widzisz. Nic się nie bój, niech to będzie. Dobrze, ty jesteś koleżanką Kuby? Magda. Magda, fajnie, Magda. W ogóle nie jesteś koleżanką, jestem Magdą Kuby. Jak jesteś tylko koleżanką, czy kimś więcej? Nie, jesteś informatykiem, więc nie masz dziewczyny, ale... spokojnie, stereotyp, przepraszam. Magda, jesteś koleżanką, powiedz mi... A co, czym ty się zajmujesz? Studiuję na UJ-cie. Na UJ? Okej, ale on będzie miał pracę. Magda, powiedz mi, jaki jest największy... A co studiujesz? Zarządzanie. Zarządzanie. Kim? Bezrobotnymi? Magda, powiedz, jaki jest największy grzech Kuby? A? O Jezus. Jeden? O Jezus, to już... Oj, nie wiem. Nie chcę go obrazić. A może jednak spróbujemy go obrazić. Nikt się nie obrazi. Kuba, spoko, lubimy cię. Albo nie. Magda, jaki jest największy grzech Kuby? Obżarstwo. Obżarstwo? Gdzie, ma kilo gdzie? W kolanach? W sensie... Okej, okay, no to jest ciekawe obżarstwo, ale dobrze, to, a jaki jest największy grzech Magdy? Nieczystość? Y-
Kuba, wszyscy informatycy w Krakowie liczą teraz na ciebie, dobra? Magda nie ma grzechów. Właśnie dlatego informatycy nie mają dziewczyn. To jest zbyt potulni. Wielkie brawa, Kuba i Magda! Będziemy do was wracać! Nie, no dobra odpowiedź, nie ma grzechu. No jeszcze zobaczysz, jeszcze no, drugi raz na stand-up kiedyś pójdziecie razem może. Proszę państwa, woli wyjaśnienia, bo jeździmy po Polsce z tym i czasami pojawiają się merytoryczne problemy tutaj po stronie publiczności. Uwaga, po pierwsze, pycha to nie chodzi o to, że zjadłeś i ci smakowało. Nie na tym polega ten grzech. To, czy to jest troszeczkę co innego. Wytłumaczymy to sobie jeszcze, dobrze? To trochę co innego. Nieczystość to nie chodzi o to, że ktoś nie umył rąk. Jak ktoś nie umył rąk do walenia konia, wtedy jest nieczystość. Ale to jest troszeczkę co innego. To jest inny grzech. Wszystko to sobie dzisiaj wyjaśnimy, proszę państwa. Dużo osób ma do mnie pretensje o to, że jestem leniwy. Na przykład mój współlokator cały czas mówi... Znaczy mówię współlokator, to moja dziewczyna. Ale... Cały czas ma pretensje, cały czas... Piotrek, nic nie robisz. Piotrek, wstań z kanapy. Ona jest wyścigówką, co nie? Piotrek, znowu obsrałeś kibel. Cały czas coś. Mnie wkurwia tym gadaniem. Bo raz zasłania mi telewizor, a dwa, ja wiem, że w tym jest trochę prawdy. Ja wiem o tym, że jestem leniwy i mnie to boli, prawda boli. Wiecie, jak na przykład, jak ktoś mi powie, a Piotrek, wyrucham ci matkę. To mnie to nie boli. Bo ja wiem, że moja mama się nie zgodzi, co nie? Ale jak ona mi mówi, że jestem leniwy, to mnie to boli, bo ja wiem, że to jest prawda. Ja wiem, że jestem leniwy. Ja myślę, że jestem leniwy, zwłaszcza w porównaniu do niej. Bo ona na maksa lubi robić rzeczy cały czas. Ona na przykład lubi chodzić na spacery. To znaczy, że ona lubi chodzić, chodzić. Ja nawet nie lubię chodzić spać. Wiesz, co mi chodzi? Powiedziałem jej, idź w pizdu. I teraz ze sobą nie chodzimy, co nie? Ja to lubię leżeć. Urodziłem się leżąc, umrę leżąc. Leżenie jest najlepsze. Ja nawet smutnych filmów nie oglądam teraz. Bo są zbyt poruszające. A ona cały czas, nie? Chodźmy tu, chodźmy tam, Ona się do mnie wprowadziła i ostatnio zadała mi pytanie, Piotrek, kiedy ostatni raz myłeś prysznic? Takie to jest chyba podchwytliwe pytanie. Prysznica się nie myje. Prysznic sam się myje, co nie? W sensie tam już jest woda i mydło. Po co bym miał myć prysznic? To jest bez sensu. To jest tak, jak mi zadała pytanie, kiedy ostatnio raz myłem mydelniczkę. Nigdy, kurwa. To jest bez sensu pytanie. U mnie nawet prąd to jest zakurzone. Jak gdyby ja nie rozumiem... Jakby to jest tak, jak mi zadała pytanie, kiedy ostatnio raz karmiłem jedzenie. To jest bez sensu pytanie. Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. Lenistwo to nie jest grzech. Każdy z nas jest leniwy. Jeżeli lenistwo jest grzechem, każdy z nas pójdzie do piekła. Każdy z nas jest leniwy. Spójrzcie na siebie, spójrzcie na osobę po swojej lewej, spójrzcie na osobę po swojej prawej. Każdy z nas jest leniwy. Czuję, że się zamieniłem w jakiegoś dziwnego coacha nagle. Mam takie... Spójrzcie na osobę po lewej, spójrzcie na osobę po prawej. Pomiędzy nimi siedzi chuj. Bardzo mi się podoba, że boczne rzędy klaszczą, nie? Mają takie... O, Kuba. Nie. Chodzi mi o to, że lenistwo nie powinno być grzechem, bo każdy z nas jest leniwy. Każdy z nas pójdzie do piekła, jeżeli lenistwo jest grzechem, będziemy się gotowali w kotle, w piekle i będziemy mówili, ale ja nic nie zrobiłem. I będzie pedofil koło nas, który będzie mówił, ja też nie. I myślę, nie, stary, ty coś zrobiłeś. Ona miała 13 lat, Roman. Roman Polański. Co mówię, no wiem, no tak, no. Ale tylko raz. No właśnie, lenistwo! Więc każdy z nas pójdzie do piekła. Lenistwo nie powinno być grzechem. Lenistwo to nie jest grzech. Ja czytałem tę książkę, Biblię.
I nawet w tej książce główny bohater jest leniwy. Jezus Chrystus był na maksa leniwy. Był na maksa leniwy. Piotrek, jak możesz tak mówić? Jezus Chrystus to Syn Boga, cuda tworzył. Jak możesz tak mówić? Dokładnie dlatego. Syn Boga cuda tworzył, a przez większość życia przemawiał do ludzi. Z doświadczenia wam powiem. To nie jest ciężka praca. Okay, to nie jest tak, że... Ja dzisiaj rozkminiałem, czy w Chinach jest gra planszowa Polak. Gdzie celem gry jest zajebać pionki sąsiadowi. Wygrywasz tylko jak Niemiec przegra. Na koniec wygrywasz cebulę. Lenistwo nie powinno być grzechem. Ludzie leniwi wymyślili wiele wspaniałych rzeczy. Wiele wspaniałych wynalazków zostało wynalezione przez tęgie, leniwe głowy. Takie rzeczy jak pilot do telewizora. Jak łyżka do butów. Jak łyżka do ogólnie też. Ciężko się je zupę widelcem. No i jakby wiele wspaniałych... kluski. Chodzi mi o leniwe kluski, nieważne. Wiele... Nikt nie lubi pracowitych klusek, dobra? I... A jednak śmiejemy się z ludzi leniwych. Śmiejemy się z nich. Jak widzimy, że ktoś ma zeza, leniwe oko, to się śmiejemy z niego. Mówimy, patrz, ma zeza, ale chuj. Tak mówimy. Mówimy, patrz, ma zeza, ale chuj, snajperem nie zostanie. Tak mówimy. I co tylko dlatego, że ma zeza, to nie jego wina, że ma zeza. Okej? To nie jest tak, że on wybrał... Moim zdaniem to drugie oko zapierdala, okej? Lenistwo to cnota. Dziękuję bardzo, ja się nazywam Piotrek. W tym roku, miesiąc temu jakiś, strzeliło mi 10 lat na scenie. Pierwszy występ w trakcie drugiego dziesięciolecia poszedł mi całkiem nieźle. Po występie podchodzi widz. Czy myślałeś o tym, by zostać w stand-upie na dłużej? Więc mu mówię, nie. Nie zostaję w stand-upie, bo nie jestem komikiem. Tak, o, to kim jesteś? Prawdziwy Maciek Adamczyk nie mógł przyjechać. Ale nikt nie wie, jak on wygląda, więc przysłali mnie. To kim ty jesteś? Jestem dublerem brunetów z zarostem. Mówię mu, że robiłem Dawida Ogrodnika, Taco Hemingwaya, że do Prokopa się przygotowuję. Że po prostu nie mam terminów, żeby zostać w komedii. A on tak... Twoja tajemnica jest ze mną bezpieczna. Ja się zastanawiałem, co jest nie tak z moją rozpoznawalnością, a się okazuje, że ja nawet poznawalności nie mam. Więc po tej rozmowie założyłem Instagrama. Zapraszam serdecznie, maciek.adamczyk.standup. Od razu uprzedzam, nie urwie wam dupy ten profil, ponieważ ja nie za bardzo wiem, jak go prowadzić. Wychowałem się w innych czasach. Ja się wychowałem w czasach, że jak nagle nistego, nizowego 50 osób zaczęło cię obserwować, to nie był powód do dumy, to był powód do zmiany szkoły. Nie kumam, dlaczego ciągle mam się gdzieś oznaczać. Ja mieszkam na takim osiedlu, że jakbym się oznaczył, że mnie tam nie ma, to zaraz by mi się na chatę włamali. Ja zdjęcia z wakacji wrzucam tydzień po powrocie. Czasem jak mi się nudzi, to się oznaczam, że jestem, nie wiem, w Szczecinie, w Rzeszowie. Biorę maczetę, podchodzę do drzwi i czekam na skurwysynów, bo wiem, że oni zaraz tutaj będą. Mój sąsiad z tego samego osiedla wrzucił ostatnio 572 zdjęcia z tygodniowych wakacji. Ja w tygodniu rzadziej mrugam. Jak zobaczyłem, że wrzucił 572 zdjęcia, to sam mu się włamałem na chatę, no bo kurwa, no. Takie są zasady, a lepiej, żeby to kolega zrobił. Nie wiem, moje pokolenie jest tym kiepskie. Młodsze pokolenie? Mam wrażenie, że bardzo dobrze sobie w tym radzi, bo oni bardzo dokładnie dokumentują, jak nic nie osiągają. Jest to tylko... Haha, tu robię nic. A tutaj pokazuję, ile rzeczy dzisiaj zrobiłem. A to są moje stopy, by nikt nie miał wątpliwości, że stoję w miejscu.
wrzucamy mnóstwo tych zdjęć, ale z drugiej strony bardzo źle reagują ludzie na negatywne komentarze. Ostatnio czytałem artykuł o najpopularniejszych polskich młodych raperach i był tam taki jeden Young Multi, którego nie do końca czytelnicy szanowali. Jechali go, bo z 500 komentarzy prawie w każdym go jechali. I on odpowiadał na każdy komentarz. Ty, ten Multi jest chujowy. On, ja chujowy jestem? Poczekaj, kurwa. Chuja to ci włoży do japy, a ty połkniesz wszystko tak jak łykasz apapy, kurwa, to wiecie. Jeszcze 499! Kiedyś raperzy byli twarsi, bo kiedyś raperzy pochodzili też z innych środowisk. To byli dealerzy, to byli gangsterzy, wychowywali się w getcie. Potem wchodzili do rapu. Young Multi wszedł do rapu prosto z Minecrafta. Siedział przed kompem, skończył grę i tak... Mama! Zawiedziesz mnie do studia, pliska? I potem wjeżdża do studia i nagrywa. Zjadam skurwysynów. Ja myślę, czym? Tym kilowym ich tam napierdalasz, aż się nie porozsypują na te kwadraciki? No kurwa. Kiedyś raperzy byli twarci, ale kiedyś zwykli ludzie też byli twarci. Nawet ja byłem kiedyś twardszy niż te współczesne dzieci. Ja mieszkałem w bloku, długi, stary blok, 10 takich samych klatek. Ktoś przed wejściem do mojej klatki napisał Maciek Cfel. Na klatce był jeden Maciek. Zrobiłem coś z tym? Nie, bo kurwa nie jestem cwelem. Więcej, obróciłem to na swoją korzyść. Dzwoni ziomek z pizzy, mówi, przepraszam bardzo, która klatka? Ja mówię, tam gdzie Maciek Cfel. On mówi, jestem za minutę. Ja już później dzwoniłem do pizzerii, mówię, dwie duże peperoni dla Cfela. Oni, Cfelu, jedziemy do ciebie! To już nawet celebryci są twarci. Wiem o tym, ponieważ pierwszym profilem znanej osoby, jaki mi Instagram zaproponował, że może chciałbym obserwować, jest Maja Sablewska. Pierwsze zdjęcie, jakie zobaczyłem, Majka, w samych rajstopach. W takiej pozycji. I zdjęcie jest podpisane. Życie nie jest dane nam na zawsze. Dlatego nie odkładajcie marzeń na jutro. I tam ludzie... ja pierdolę, pani Maju, właśnie dlatego mi było trzeba. Ja się zastanawiałem, co jest z moim życiem nie tak, czego mu brakuje, a tam brakowało tej odrobiny motywacji od roznegliżowanej celebrytki z początkami hajnego Medina. To jest ten brakujący element. Ona ma tam jakieś setki tysięcy ludzi, którzy są zainteresowani co u niej. Ja mam wrażenie, że to 90% to są 16-letni stulejarze, co widzą takie zdjęcie i mówią, o kurwa, za tym kolankiem jest cycek. Gdzieś tam z tyłu głowy jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tyle osób ją obserwuje. Czego nie jestem w stanie zrozumieć, to popularności tych influencerów. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jak to jest możliwe, że jakiś gówniarz wymyśla sobie, że będzie Esbynio 7 i nagle jest 350 tysięcy osób zainteresowanych, co u Esbynia 7 i nagle pojawiają się firmy, które myślą, fajnie, jakby ten Esbynio 7 reklamował nasze rzeczy. Jedyną rzeczą, jaką Esbynio 7 powinien reklamować, jest wazektomia. To jest koniec. Tym bardziej, że te wszystkie zdjęcia, te reklamowe, one zawsze wyglądają tak samo. Zawsze jest jakaś wypinżona dupa, co tam musi nogę tak trzymać na palcach, bo wtedy poślady lepiej wyglądają, więc tutaj gdzieś tam przed lustrem jakieś tam... I podpisy. Hej, macie czasem tak, że idziecie na imprezę i pęka rura? Na szczęście miałem ze sobą kieszonkową piankę montażową Glutex 5000. Glutex skleja wszystko, armaturę, drewno, plastik, metal, a nawet złamane serce, jolo! I to jest kusząca propozycja, już do tego stopnia, że ostatnio natrafiłem na reklamę obozu dla influencerów. Czego oni ich tam uczą na tym obozie? Jak selfie-sticka do wzrostu dobrać? Jak kupować lajki, żeby nie przepłacać? Jak zrobić zdjęcie w łazience, żeby sracza nie było widać, bo to się okazuje wcale nie jest takie proste. Już jeżeli musiałbym dzieciaka wysłać na jakiś obóz, taki internetowy, wysłałbym go na Pato Streamer Camp. Tam zabawa musi być dużo lepsza. Nie macie takiego wrażenia, że w latach 90. każdy obóz to był Pato Streamer Camp, tylko kamerek nie mieliśmy? Już gdyby w latach 90. były kamerki, mnie by tu nie było. Ja byłbym pierdoloną legendą żegania przez okno. Miałbym apartament gdzieś na 30. piętrze. Raz dzień bym otwierał okno do zgromadzonych tam fanów. Oni dawaj na mnie!
Jeździł po galeriach handlowych, rzygałbym na szarfę przed przecięciem. Przecież gdyby w latach 90. były kamerki, ile tu jest zmarnowanych karier? Połowy z was by tu nie było. A tak to siedzicie w tych swoich pracach, których nie lubicie, na tych open space'ach. Co odważniejsi z was mają w pracy małpkę? Także tam do śmietnika. Ale to nie są rzygi na miarę waszych możliwości. Dlatego, kochani, cytując klasyka, życie nie jest dane nam na zawsze. Dlatego nie odkładajcie marzeń na jutro. Dziękuję bardzo. Muszę się wam pochwalić na początek. Mam dziewczynę. Fajnie, mam dziewczynę, jest to super. Chociaż ostatnio niezła wtopa z Moniką, bo uprawialiśmy seks. I to jeszcze nie ta wtopa, spokojnie. I no, jeden z lepszych seksów w moim życiu, naprawdę, bo był taki, zaczął się tak niewinnie, potem takie minuty zmieniły się w godziny, zaczął parować w pokoju, ja musiałem w czołówce zmienić na przeciwmgielną, tak naprawdę ostro było. Coś wspaniałego i byłem, tak się, słuchajcie, zmęczyłem, upadłem na swoją połowę po wszystkim, bo my na boisku śpimy. Upadłem i słuchajcie, najgorsza wtopa w życiu, powiedziałem do mojej ukochanej po seksie, dobranoc ziomuś. Od razu się ocknąłem. Co ja mówię? Jezu, jakie to najgorsze było, nie? Myślałem, co można było gorszego powiedzieć? Nie wiem, mógłbym ją brać od tyłu tak i tak powiedzieć, o tak, ziomuś, to by było gorsze. Albo nie wiem, kocham cię, Bogdan. No wiele rzeczy. Du hast. O, mogę wszystko. Jest milion rzeczy. Na bracki pada deszcz. Ale i tak to jest straszne, co powiedziałem. I potem sobie myślałem, czym jest dla mnie ta nieczystość i chyba właśnie taką nieświadomością w łóżku, jak uprawiamy seks z najbliższą osobą, bo z najdalszą się nie da. Najbliżej w łóżku to z nią najpierw. Jak uprawiamy seks z ukochaną osobą i wiecie, takie w oczach nic nie widać, kurwa. Taki jesteś nieobecny. U facetów to często widać, bo oni robią seks w ten sposób, nie tak. Nie róbcie tego. Z tego są najgorsze dzieci. Potem biegają po osiedlu takie. I napierdalają łopatkami piaskownicy. Nienawidzę wszystkich. Nie róbcie tego, straszne to jest. Nie wiem jak kobieta wygląda, jak jest taka nieświadoma w łóżku, ale na pewno są gdzieś kobiety, które robią seks w ten sposób. Jak mają taki pasek z takim pindolem. Taki pasek też normalny jak do jeansów i po prostu taki pindol sterczy. Nie wiem, to się chyba gdzieś pojebał ktoś. Ale ja raz musiałem wyjść z domu. Musiałem raz wyjść z domu i nie miałem paska. I znalazłem taki z pindolem. Mówię, no muszę wyjść, no nie wyjdę bez paska, bo mi gacie spadną. I z tym pindolem wylazłem. I są minusy tego. Są, wszyscy się na ciebie gapią. Plusy są takie, że nikt ci nie sprawdzi biletu w tramwaju. Nikt nie podejdzie. Ja to nazywałem jeżdżeniem na pałę, dlatego... Dał radę. Jeszcze myślałem sobie, kto taki jest nieczysty w seksie i wydaje mi się, że wśród zwierząt tam jest masa kretynów seksualnych. Szczególnie psy, zauważyliście? Psy nie ogarniają zupełnie seksu. Piesek w ogóle, on mógłby sobie kość wpierdzielać i on gdzieś wyczuje sukę, nagle mu się taka czakra włącza. Tak jednak, o co tu się stało, kurwa, co tu się dzieje? Coś mnie opętało, kurwa, co się dzieje? On gdzieś wyczuł sukę. Taki psi Tinder mu się włącza, o, czuje sukę w okolicy. I gdzieś tam się wyłania jakaś suka, ona tyłem idzie, nie? Suka tak reaguje, że tyłem idzie, jak tir pod Lidlem cofa, tak pik, pik, pik. I pies mówi, o kurwa, mamy macza. I wsiada na nią. I to robią swoje. I najgorsze jest to, że po 15 minutach suka zawsze strąca partnera, mówi, jest koniec. I jemu jest coś najgorsze, jemu jeszcze pół godziny zostaje to potem, on tak stoi. Obok trzepaka, tak nie wiem, co tu się dzieje, ale nie wiem. Jak ja się cieszę, że my tak nie mamy jako ludzie. Czaisz, byś stał na przystanku? No, zaraz będzie 5:27, także... jedzie pan? Kurde, gośka przed chwilą zrzuciła mnie w trakcie seksu, kobieta po prostu. Proszę pana, jest autobus, wsiada pan? Nie, ja sobie dojdę z tego. Nie jadę teraz. Są jeszcze gorsze zwierzęta od psów.
I no nie wiem jak na to trafiłem, ale obejrzałem porno kangurów. Nie wiem jak, nie wiem, nie pamiętam co ja wpisałem. Ale to jest na YouTubie, obejrzyjcie sobie najgorsze. Słuchajcie, jak kanguru uprawiają seks, to wygląda jakby była taka para z 500-letnim stażem. Mają tak na siebie wyjebane. Kangurzyca oczywiście pochylona, wpieprza sałatkę w trakcie seksu. Nom, nom, nom. Tylko kurwa Netflixa jej brakuje jeszcze. Ale facet jak zwykle gorszy. Facet ją posuwa, ale co robi? Rozgląda się! No mam trochę wyjebane na ciebie, jeśli ci tego przyniosę. Cześć Bogdan! Wpadniesz na brydża? Ja zaraz wpadnę! Jezu, nie róbmy tego, nie bądźmy jak zwierzęta. Czego i wam życzę. Dzięki bardzo, cześć! Jak zostało przed chwilą wspomniane, nazywam się Cezary Jurkiewicz. Proszę mnie nie mylić z panem Cezarym Andrzejem Jurkiewiczem, który jest warszawskim radnym PiSu. Ja notorycznie dostaję maile zaadresowane do pana Cezarego Jurkiewicza i ja notorycznie na te maile odpisuję. Za każdym razem. Dostaję pytanie o treści: panie Cezary, czy pojawi się pan na spotkaniu Rady Miasta tego i tego dnia? I ja zawsze odpisuję to samo, odpisuję: wbijam, szykuj dupę. Bo liczę na to, że jakaś ważna inwestycja pójdzie się jebać. Jakiś most nie zostanie z Warszawy zbudowany. I liczę na to, że pan Cezary pójdzie na spotkanie Rady Miasta i przywitają go. Panie Cezary, dupa przyszykowana. Strasznie się cieszę, że mogę występować tutaj na scenie w Krakowie, bo ostatnio występowałem w Pierogarni w Skierniewicach. To jest, kurwa, tak straszne miejsce. W połowie występu jakiś typ rzucił we mnie pomidorem i sałatą i krzyknął: tańcz dziwko. Tak, w Skierniewicach płaci się jedzenie. Taniec w strip clubie kosztuje jeden pumpernikel i trzy kartofle. To jest właśnie ten grzech, moim zdaniem. Nieumiarkowanie w piciu. To jest ten problem, że włącza się w nas taki chochlik po alkoholu i napiszmy coś komuś chamskiego na maila, to powiedzmy komuś: tańcz dziwko. Ja ostatnio szedłem ulicą i zobaczyłem typa, który na chodniku, który był tak pijany, że leżał na ziemi z ręką w majtkach. Jak go miałem, on spojrzał na mnie i powiedział: pieniądze albo życie. Czy rozumiecie ten poziom pewności siebie? Koleś był gotów skroić mnie należąco. Jak potężną broń musiał trzymać w tych majtkach? To musiał trzymać joystick, którym sterował swoje ciosy. Tracimy swoją esencję po alkoholu, jakby swoją osobowość, priorytety. Ja miałem coś takiego, że wyszedłem ze sklepu ostatnio, miałem w ręku, wyszedłem ze sklepu z Cheetosami, Snickersem i podszedł do mnie śmierdzący alkoholem bezdomny, który zapytał się mnie, czy kupię mu, uwaga, uwaga, jabłko i kiwi. Zamyliłem się, bo zrozumiałem, że Menel odżywa się lepiej ode mnie. Nie może tak być. Kupię mu Cheetosy i Snickersa. Mam takie wyobrażenie, że on potem pójdzie do swoich ziomków na melinę, oni będą z niego cisnąć, że się źle odżywia. Jakiś pijany Zerek będzie siedział: ja, te konserwanty cię kiedyś zabiją! Jedzenie zdrowych rzeczy po pijaku jest strasznie złą rzeczą. Próbujcie zjeść sałaty po pijaku, to jest koszmar jakiś. Ja na treść mam tak, że siedzę pijany na stacji benzynowej, jem hot doga, myślę sobie: kurwa, ten Orlen za te parówki to gwiazdkę Michelin powinien dostać. Raz po pijaku zamówiłem żarcie z wietnamskiej knajpy. Dostaję pudełko, otwieram je. Najgorsza rzecz się stała, znalazłem tam ludzkiego zęba. To jest prawidłowa reakcja na to. Ja po alkoholu robię się pozytywny. Zjadłem to i zęba schowałem pod poduszkę. Następnego dnia miałem moralniaka i dychę pod poduszką. Jak miałem 5 lat, wsadziłem sobie palca w dupę. Bo... Tak, tak. Za to aplauz, kurwa, dostałem. Miałem 5 lat, wsadziłem sobie palca w dupę, bo myślałem, że w ten sposób też można wywołać wymioty. I nigdy więcej tego nie zrobię. Bo zauważyłem, że jak wsadzisz sobie palca w dupę, to uszy cię pieką. Bo matka zaczyna za nie szarpać. Krzyczy, żebyś wyjął palce z dupy i dokończył ziemniaki, więc...
Czyja to dupa była? O, spróbowałeś zażartować. No kto próbuje zwrócić na siebie uwagę? No kto? Matka za wszelką cenę chciała karmić mnie zdrowym żarciem. Obierała mi cały czas kiwi, żeby jest dużo kiwi, jest zdrowa. Ja nienawidzę kiwi, bo kiwi jest najbardziej obleśną rzeczą pod słońcem po prostu. Jak się nad tym zastanowisz, kiedyś był jakiś pierwszy typ, który zjadł kiwi. Tysiące lat temu był jakiś typ, który szedł przez dżunglę, zobaczył brązowe, owłosione kulki i stwierdził, trzeba to opierdolić. Wiecie, jaka jest najgorsza opcja z kiwi? Naukowcy odkryli, że sok z kiwi rozpuszcza nasze śluzówki w ustach. Ona strzeliła dopiero żarty z kierniewicami, to jest to... Próbowałem coś napisać o żarstwie. Ja nie siedzę w tym temacie, ja nie siedzę w gastronomii. Mam brata, który siedzi w gastronomii, założył ostatnio knajpę, która nazywa się Autentyczna Domowa Restauracja i to jest strasznie zła nazwa, ale jeszcze większe kłamstwo, bo nie ma czegoś takiego jak domowa restauracja. Nie istnieje coś takiego jak domowa. Jedyny sposób, żeby restauracja była domowa, to jak siedzisz w niej, kucharz do ciebie podchodzi i mówi, dlaczego nie zjedzone, dla kogo ja to kurwa gotuję? Pół dnia przy garach stoję. Wyjmij palca z dupy i dokończ ziemniaki. Dobra, to dla mnie, dzięki za uwagę. Są jakieś zazdrośnice na sali? Zazdrośnice, zróbcie hałas! Super, bardziej tam z tyłu są, ekstra, bo ja mam taką teorię, że im głośniej krzyczą, tym brzydsza japa. I to może się zgadzać, to może... Może dlatego krzyczą. Ja szukam jakichś sposobów na zazdrość i ostatnio w Biblii przeczytałem, że zazdrość można pokonać miłością. Piękne słowa. Nie polecam. Próbowałem, tak. I koleś, któremu zazdrościłem, do dzisiaj mnie od gejów wyzywa. Co go nie widzę na ulicy, on do mnie z ryjem. Rejent, jesteś gejem! Ja do niego, sam jesteś gejem, wszystko zgodnie z Biblią! On do mnie, tak, to powiedz mi, gdzie w Biblii napisane jest, że dwóch mężczyzn może się całować. A ja, no, niech ksiądz doczyta sobie. Ja mogę dawać rady, bo ja nie jestem zazdrosną osobą, tak w ogóle. Chyba, że się najebie. Oj, tak mnie wtedy dojeżdża zazdrość. To takie małe rzeczy, ja się budzę, jak krzyczę. Kochanie! Masz portfel? Masz? O kurwa, jak ja ci zazdroszczę. Bo ja mam dziewczynę, ładną dziewczynę i ludzie mnie pytają, rent, a nie jesteś zazdrosny o swoją dziewczynę? I nie jestem, bo jej ufam. Oraz ostatnio przestała się malować, więc los, totalny los. Powodzenia, Kasia, z tym surowym ryjem kogoś wyrwać, dasz radę. Na maksa ci ufam. Ale moja dziewczyna mi nie ufa. Nie wierzy mi, że nie jestem zazdrosny o nią. I wychodzimy na miasto, ona próbuje udowodnić mi, że jestem. Tam podbiega do jakichś losowych typów, przymila się, odwraca się do mnie z ryjem. A teraz jesteś zazdrosny? Przeliżę czasem. A teraz jesteś zazdrosny? Tak, kochanie, chodźmy stąd, to żule, robisz przypał. Ale ona robi też gorsze rzeczy. Na przykład lajkuje Lotkę i Paczesia. A teraz jesteś zazdrosny? A teraz jesteś zazdrosny? A tak kurwa nie moim telefonem! Co ty robisz, kobieto? Ale muszę jej w końcu ściemnić, że jestem zazdrosny, bo ja boję się, jak to się skończy. Że kiedyś wrócę na chatę, na przykład dzisiaj po występie, ona będzie na mnie czekać. A teraz jesteś zazdrosny? A teraz jesteś zazdrosny? I co jak nie będę? To jest ważna sytuacja. Ja nie mam takich umiejętności aktorskich. Co ja zrobię? O, kochanie! Nieładnie! O, przeginka! Najpierw ich lajkujesz, a teraz to?
Ale całe szczęście szybko odkryłem, że moja dziewczyna jest z tych zazdrosnych, bo byłem z nią na spacerze i obejrzałem się za inną i ona to wykryła i zaczęła robić takie tak? Ona? Tak? Podoba ci się? Tak? Chciałabyś ją przelecieć? Tak? 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 Ja miałem takie, o kurwa, jak ona zna mój gust. Na maksa wie co dobre, muszę ją częściej brać na spacery. Bo wy kobiecie macie jakiś taki dar, że potraficie w 2 sekundy wykryć wadę u innych dziewczyn, wystarczy, że tam się podobają. Ja potrafię się patrzeć na przykład 3 minuty jakąś typiarę, każę mnie czaić i po sekundzie mam takie, co ta z pryszczem ci się podoba? No takie, tak? Gdzie ona niby ma pryszcza, Kasia? No na japie! A ja, no racja, tam nie patrzyłem! Ona po sekundzie potrafi wykryć każdą wadę. Wystarczy, że dziewczyna mi się podoba. Ona tak, ta ci się podoba, ta ma zmarszczki. Ta ci się podoba, ta ma pryszcza. Ta ci się podoba, ta ma kutasa. Czemu ta ci się podoba? Coś z tobą jest nie tak. Ja zauważyłem, że jak jest się na spacerze ze swoją dziewczyną i patrzysz na inne, to trzeba jednak, ona zawsze odkryje, trzeba wrzucać po 2 spojrzeniach 3 zmyłki. Obczajcie to. To jest taki spojrzeniowy poker, że jak jesteście szatynką i patrzysz na blondynkę, blondynkę, to ona ma już parę. Spojrzysz jeszcze na blondynkę, blondynkę, to ma karetę. Czyli co? Wolisz blondynki? No to może wolisz wypierdalać z domu! Więc dlatego po 2 trzeba wrzucać zmyłki. Że jest na przykład blondynka, blondynka, azjatka, żulica i typiara bez ręki. Ona nie wie, co cię kręci wtedy, musi dopytywać. Tak, kochanie, wolisz te blondynki? Mogę się przefarbować dla ciebie. I ty blefujesz. Co? Blondynki? Nie. Przefarbować? Nie. Blondynki mnie nie kręcą. Nie. Ale jakbyś mogła sobie rękę ujebać. Ja jestem zazdrośnicą, to prawda, ale powiem wam, że jest mnóstwo plusów bycia zazdrosną osobą. Na przykład nie gubię telefonu. Nie mam tak, że się budzę. A, gdzie jest mój telefon? Nie. Zawsze wiem. Przy łóżku, na stoliku, po jej stronie, bo grzebała w nim przed snem. Też jak jestem najebany na mieście, nigdy nie płacę za taksówki, Ubery, taksówki, nigdy za to nie płacę. Mam taką technikę, że nie odbieram od niej telefonów, jak do mnie dzwoni. A, ona myśli, że jestem na mieście z jakąś szmatą, lokalizuje mój telefon, przyjeżdża po mnie autem i za darmo sobie wracam na chatę. Ale wiecie, najłatwiej jest wkurwić właśnie taką zazdrośnicę. Super łatwo jest. Ostatnio Kasia miała sen, że leży w łóżku, w którym śpimy i obok w łóżku leżę ja i ją zdradzam. Obudziła się? Już była na mnie wkurwiona. Ja myślałem, że ona sobie żartuje, więc mówię do niej, kochanie, to nie był sen, w nocy musiałaś się przebudzić. Spałem na kanapie, cały tydzień. I też zauważyłem, że zazdrośnice mają jakieś takie, nie wiem, tak myślicie, że cały czas jesteśmy w kontakcie z kochankami? Ja nie mogę się zrelaksować w domu, co nie dotknę telefonu, ja słyszę seksowne, z kim piszesz? No takie, kurwa, z nikim nie piszę, czytam sobie na sedesie, co ty tu kurwa robisz? Wyjdź, wynocha! To jest w ogóle tego rodzaju z kim piszesz, że nawet jak z nikim nie piszesz, to tak z automatu czujesz się winny. Ja raz szedłem z rozładowanym telefonem, usłyszałem z kim piszesz, powiedziałem przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Coś nie wiem, co kobiety sobie myślicie w tym momencie, że co powiecie, z kim piszę, ja wpadnę? Że ja, przecież nie widzicie, co jest na ekranie, że co, ja się przyznam do winy, usłyszę z kim piszesz i zrobię, o nie, madam, fenomenalnie zastawiona zasadzka. No przyznaję się do winy. Kiedyś to pytanie miało sens w czasach naszych ojców, bo tam były podpytania. Tam nie było tylko z kim piszesz, tam było z kim piszesz, do kogo adresujesz te koperty. 6 znaczków na jednej, bliżej kurwy nie było? Wielkie dzięki, Krawku. Uszanowanko, tak was obcinam, wy mnie obcinacie i widzę, że nie możecie oderwać wzroku od mojej wykwintnej stylóweczki. Bez kitu spojrzałem w lustro i dotarło do mnie, że wyglądam jak skate, który się zapuścił. Chciwość to bardzo śliska sprawa. Wszyscy chcemy coś tam sobie mieć. Powiedzcie mi taką rzecz. Czy wy robicie zakupy na Allegro? Zdarza wam się robić zakupy na Allegro? Tak? A robicie zakupy na Allegro najebani?
ja najebany wystawiam rzeczy na Allegro i wystawiłem ostatnio samochód. Nie mam samochodu. Kupiłem najebany stół bilardowy, a mieszkam w kawalerce. I od tych pijackich zakupów zacząłem sobie zdawać sprawę, że ja to chyba jestem rozrzutną osobą. W ogóle te moje pijackie zakupy utwierdziły mnie w przekonaniu, że jak jesteś pijany, to robisz to, co dyktuje ci serce. Wiecie o co biega, dlatego ludzie zawsze jak są najebani, to zbierają się na szczerość i wysyłają sobie SMS-y w środku nocy. Znacie tę akcję, no nie? Ja się budzę dzisiaj rano i to jest dla mnie bardzo wyczynowa sytuacja, bo jestem skrajnie leniwą osobą i jak wstaję rano, to muszę sobie pierdolnąć energetyka, żeby się obrócić na drugi bok. Wstaję rano i patrzę, dostałem SMS-a o 4 w nocy. Czytam, chuj ci w dupę. Patrzę od kogo? Ode mnie. No lubię puścić szmal, taka prawda. Kiedy dostałem pieniądze na komunię, to zdążyłem je rozpierdolić, zanim zabrali mi je starzy. Niesamowity. Poza tym, ludzie chciwi kupują i gromadzą rzeczy, których już nie potrzebują. Ja kupuję rzeczy, których nikt nie potrzebuje. Kurwa, kupuję takie badziewie. Kupiłem sobie ostatnio lampę solną. Czujecie akcję? Lampa solna, klasyka dekoru lat 90. To jest po prostu żarówka pierdolnięta w bryłę soli. Kupiłem tę lampę solną, postawiłem ją na biurku i teraz cały dzień na nią patrzę i walczę ze sobą, żeby jej nie polizać. Jestem przekonany, że jeśli znajdę jakiegoś dżina w lampie i on tam zapyta, czego pragniesz, mistrzu? To ja powiem, zaskocz mnie. I on tam, nie chcesz góry szmalu? A ja, ty, a możesz mi zrobić taką ośmiornicę, która zamiast atramentu strzela korektorem? I mam też wrażenie, że wbrew pozorom, ci najbardziej chciwi ludzie, to wcale nie są te wszystkie Janusze na Igrzyskach Śmierci, na otwarciu Mediamarktu, tylko to są ci najbogatsi, biznesmeni, maklerzy. I oni mają w opór szmalu, ale chcą go mieć jeszcze więcej. Oni chcą być najbogatsi na świecie. I w końcu im się to udaje. Gratulacje. Właśnie znalazłeś się w Księdze Rekordów Guinnessa obok takich znakomitości, jak koleś, który zdmuchnął największą ilość świeczek pierdnięciem przez trąbkę. Wymyśliłem ten rekord, potem sprawdziłem i on naprawdę istnieje. Oglądałem ostatnio film z Jamesem Bondem i zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Zauważyliście, że tam zawsze czarny charakter, to jest koleś, który żąda jakiejś astronomicznej kwoty. Tam jest zawsze, jeśli nie zapłacicie mi 100 miliardów dolarów, to rozpierdolę coś tam z lasera. Nie? I nigdy, ale to nigdy nie jest powiedziane w tych filmach, na co im ten hajs. Gościu, masz bazę w wulkanie, na co ci kurwa te pieniądze? Zakładam, że na długi. Naprawdę, nie da się być chciwym i rozrzutnym. Poza tym pieniądze, złoto, zwłaszcza złoto, to są rzeczy, które w ogóle nie robią na mnie wrażenia. Wyjebane, kompletnie. Ja też nie rozumiem w ogóle, dlaczego złoto jest takie cenne. O co chodzi ze złotem? Kurwa, złotem się nie najesz, złotem nie napalisz w piecu, złotem się możesz co najwyżej pochwalić. I już w starożytnym Egipcie, tam pierwsi faraonowie, to byli ludzie, którzy mieli totalną obsesję na punkcie złota. I oni nawet kazali się grzebać z tym złotem. I jak ja mam zaufać opinii ludzi, którzy kazali sobie budować trójkątne nagrobki? Spróbuj postawić na tym znicz. O co chodzi ze złotem? Ktoś mi mówi, stary, złoto jest takie cenne, bo jest go bardzo mało. Złoto jest bardzo mało. Kurwa. Znośnych piosenek reggae też jest bardzo mało, a i tak są gówno warte. Stary, ale złoto ma praktyczne zastosowanie. Złoto doskonale przewodzi prąd. Złoto jest doskonałym przewodnikiem prądu. Kurwa, cisowianka też, a kosztuje złotówkę. Bez kitu, jedyna złota rzecz, jaką mam na chacie, to są złote myśli. Nie da się być chciwym i rozrzutnym. Poza tym, mam też taką pracę i nie mówię o tej pracy, mam też konwencjonalną pracę. Mam wrażenie, że mam taką pracę, która mi absolutnie uniemożliwia bycie chciwym. Nie ma bata po prostu. Ja się tak opierdalam w tej pracy. Mam wrażenie, że wyznaczam nowe szlaki w opierdalaniu się po prostu. Moja praca to jest mokry sen opierdalacza, nie? Za żadne pieniądze z niej nie zrezygnuję. A to nie jest tak, że ja naprawdę jestem zasypywany ofertami pracy, wbrew pozorom. I nie dlatego, że wyglądam na kolesia, który za pieniądze zrobi wszystko.
Tylko wyglądam na kolesia, któremu dawno temu się skończyły. Ja mam tak wąski zakres obowiązków pracy, że on się właściwie sprowadza do robienia niczego i ja jestem w tym niesamowity. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest tak, że ja nie jestem niesamowity w niczym, tylko jestem tak chujowy we wszystkim, że oni mi płacą, żebym się niczego nie dotykał. Ja pracuję z domu, a się potrafię spóźnić do roboty 4 godziny. Jedyne co robię w pracy, to siedzę i czekam na maila z dalszymi instrukcjami. Ale te maile nie dochodzą. Czasami czekam dzień, dwa, tydzień, nic się nie dzieje. Czasami cały mój dzień wygląda tak, że tu se beknę, tam se pryknę, patrzę już 18. Bez kitu, dostaję tak mało maili, że dostałem maila od Gmaila, że mam za dużo wolnego miejsca w skrzynce. Kiedy dzwoni do mnie matka i pyta się, Bartuś, co tam w pracy? To ja kurwa muszę zmyślać. Po prostu cytuję moich znajomych. No wiesz, spotkania, deadline'y, a budowa stoi. Wspaniała praca, cudowna. W ubiegłym tygodniu pracowałem 40 minut, a i tak rozłożyłem to sobie na kilka dni. Dzięki, to tyle ode mnie, strzała. Słuchajcie, co mnie wnerwia? Co naprawdę mnie tak najbardziej wnerwia na świecie? Myślę tam głód, globalne ocieplenie. Ryanair. Skurwy... Przepraszam. Tak, brawo. Są użytkownicy. Jest, to jest niesamowite. Ryanair każdego z nas traktuje jak szmatę kompletną, jak z nimi latamy. To jest jak ścierwo. Ja z nimi latam. Ja dzięki nim wiem, jak to jest myśleć jak prostytutka. To jest naprawdę... Co jestem w stanie wytrzymać za jakie pieniądze, nie? To jest mniej więcej... Tak, o! Bez bagażu na tydzień? Polecę w brudnych majtkach, walę to. Wytrzymam, nie? Wie, wszyscy tak kombinujemy. To jest straszne, do czego oni nas doprowadzili. Ja uważam, żeby oddać to, co oni z nami robią, w tle strony Ryanaira zawsze powinien lecieć taki dźwięk zbierania meli w gardle, nie? Że tak wybierasz lot, o, lecimy do Milanu. Co to jest? To dokładnie oddaje moje uczucia. Ej, dodaj miejsce. To jest potworne. Oni jadą z nami jak ze szmatami kompletnymi. To jest skandaliczne. Więc myślę, potraktujmy tak zarząd Ryanaira, tak jak oni nas traktują. Że oni wbijają do restauracji, mówią, że o, dzień dobry, chcą państwo dopłacić usiąść razem, czy rozsadzamy po całej restauracji? Niech się walą. Mówisz im, czekaj. Mówisz im potem, pizza 5 zł. A, zarąbiście, ale wsadzenie do pieca 20. No i co teraz? Tak działa nasz system. Wchodzą do obuwniczego, mówią, o, poprosimy buty 44, ty im przynosisz 42 i mówisz, chce pan dokupić miejsca na nogi? Bez litości. Nienawidzę Ryanaira, po prostu tak nam... To mnie tak wnerwia. Tak samo mnie wnerwia, jak w internecie łatwo oceniamy rzeczy tam. Coś mi tam, że zoofilia zła. Dobra, to jest... Słaby argument, ale zacząłem o tym myśleć. Zacząłem o tym, że tobie wnerwia, że jakby, jeżeli jest procent ludzi, którzy lubią niestety zwierzęta, oznacza to, że jest procent zwierząt, które... I nie wiecie, które to są zwierzęta. Idziesz sobie przez łąkę, krowa cię obczaja i... Co to za piękne, dwunożne stworzenie? Mknie w moim kierunku. Nie macie pojęcia, co jest w stanie krowa zrobić. Idziesz sobie zimą przez las z dziewczyną. Tam są te lizawki dla saren wystawione, żeby miały te mikroelementy, nie? Patrzysz, a tam sarna. Ja pierdzielę, czy ty widzisz, co ta sarna robi? Czy ty bijesz brawo, kurwa, na serio? To samo czuję, kiedy widzę sarnę, nie? Patrzysz na nią, ty widzisz, co ona robi? No, chyba się dławi lizawką. No. Co jest sarna w stanie zrobić, żeby cię uwieść? W mojej głowie bardzo wiele. Bardzo. I tego typa, co klaskał. Nie mam pojęcia, co się dzieje u ciebie, ale gratuluję. I to zakład, że jest gdzieś jeleń w lesie, który obczaja grzybiarza i ma wątpliwości moralne. Nie? Patrzy tam... Nie. Nie możesz, nie. Tylko łanie, tylko łanie. Czemu on w szortach na grzyby przychodzi, kurwa?
Nie, tylko się schyla po tego podgrzybka, ja pierdolę. Nie macie pojęcia. Większość z was się cieszy, jak do was obcy pies przybiegnie i tak, och, on czuje we mnie dobro. Na pewno? Nie wiecie, co tam się dzieje w tej głowie. Wy się nie oceniacie tak szybko. To jest łatwe. Ja już się starzeję, w tym roku mam 37 lat, to też mnie strasznie wnerwia. Jakby, bo ja już, moje życie seksualne jest zupełnie inne, bo ja nie mam takiego napędu na seks, jak wy, młodzi, 20-letni, wchodzicie do klubu tam, a, walimy szoty i ruchamy się! Tak sobie wyobrażam wasze życie, nie mam pojęcia, jak wygląda. Widziałem na YouTubie, to tyle wiem, nie? To jest... Ja wchodzę do klubu, a, macie jakieś gry planszowe, co tu macie? To jest bardziej w moim kalibrze. Tak nie wiem, to seks już nie jest aż tak atrakcyjny w tym wieku dla mnie. No, na przykład ty jesteś bardzo piękną, młodą damą, ale nie, dziękuję. Ja myślę, że to przez wiek, obniżony popęd seksualny. Okazuje się, że nie. Że to jest przez to, że biorę leki przeciwpadaczkowe. To jest efekt uboczny leków przeciwpadaczkowych. A ja miałem tam inne listy tych objawów, tam na przykład myśli samobójcze, depresja. Nie, obniżony popęd seksualny. To dostałem. Ja bym z chęcią wziął obrzęk twarzy, w ciemno biorę. To znaczy, tylko nie chciałbym mieć obrzęku twarzy i podwyższonego popędu seksualnego. To taki, wiecie, napalony pszczelarz taki kurde... Po złym dniu w ulu, tak. Muszę odreagować. Co ty robisz, ziomek? No i to. Więc to takie rzeczy mnie tak doprowadzają do szału, wnerwiają mnie i myślę, jak walczyć z gniewem. Co mogę wam dać, żebyśmy wynieśli z tego walczenia z gniewem okazywanie wdzięczności. Więc mam teraz pytanie do was, czy dzisiaj tutaj są jacyś mężczyźni, single na sali? Mężczyźni. Już wiem, czy wy jesteście singlami, chłopaki. Bo nie ma kurwa. Na serio? Ale dziękuję wam, chłopaki. Robicie świetną robotę. Naprawdę wszyscy, bo wy ułatwiacie mi i innym mężczyznom w związkach życie. Bo moja dziewczyna wraca czasami z miasta z... Tam, wiecie, mówi, Antoni, kocham cię, jesteś najlepszy. Myślałem, że chodzi o mnie. Ona wraca z kawy z koleżankami, które z wami randkują. I ja nie wiem, co wy odpierdalacie na tych randkach, ale świetna robota, chłopaki. Naprawdę gratuluję. To jest mega, bo ja nie wiem, czy wy w pierwszych 5 minutach wyciągacie fiuta w restauracji, tak... Może to będzie twoje danie główne? Pff, wiesz, tak. Nie mam pojęcia, co wy tam robicie, ale dobra robota, chłopaki, trzymacie tak dalej. Dzięki wielkie, dobranoc, cześć. Dobry wieczór i zapraszam do wspólnej zabawy. No i fajnie, proszę państwa. Pięknie zaczęliśmy takimi tylko spojrzeniami, jakoś to nam wyszło, bardzo się cieszę. Ja tylko wytłumaczę jedną rzecz, bo tu przykra sprawa się taka troszeczkę wydarzyła. Ja to miałem troszeczkę inaczej wymyślone wszystko, inaczej to miało wyglądać, ten mój początek. I już tłumaczę, bo ja mam tajemniczy grzech. Tajemnica, niespodzianka, tajemniczy grzech. I ja tu miałem wejść tajemniczo przez taką chmurę dymu. Miałem przejść, tak tajemniczo wyjść, a pan w pierwszym rzędzie, o, jak tajemniczo wszedł, nie? Taka miała być reakcja mniej więcej. No tylko jak tu przyjechaliśmy, to się okazało, znaczy nawet kupiliśmy taką specjalną dymiarkę do dymu od dymiarzy tam znajomych takich kupiliśmy. I miałem to wejść, ten dym miał iść, tak ja wchodzę, ale przyjechaliśmy tutaj, okazało się, że takie czujniki są przeciwpożarowe na górze i nie można tej dymiarki zainstalować, trzeba 400 zł zapłacić, żeby strażak przyjechał. I menedżer mówi, ty, to może odpuścimy? A ja mówię, a jak? Odpuścimy, nie będzie dymu, ja nie wejdę tajemniczo, nie będzie tajemniczości. Jak to tak będzie? A on mówi, to włóż płaszcz. A ja mówię, to ja się zastanowię. Nie wiem, jak jeszcze ten płaszcz mogę ograć, skoro już jestem w nim. Może... Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna let you down.
No więcej z tego płaszcza nie wycisnę. To już jest maksimum tego, co mogę. Więc go zdejmę, żeby było mi łatwiej występować, a dam go komuś, kto wzbudza największe zaufanie, że nie ukradnie. Jakby pan mógł to... A przepraszam serdecznie, bo z daleka było widać troszkę inaczej. To może... Przepraszam serdecznie. Wydawało mi się po kurtce, że ten, a tutaj pan dużo bardziej zaufanie wzbudza. Przepraszam, tak? Z daleka pan jest naprawdę godny zaufania, ale z bliska to już... Jeżeli chodzi o grzechy, proszę państwa, ja muszę powiedzieć, że ja nie za bardzo jestem dobry w tych grzechach, w tym grzeszeniu całym, nie sprawdzam się, jakoś nie umiem tego. Ja próbowałem grzeszyć urodą, inteligencją, ja nie grzeszę. Po prostu jakoś nie wychodzi mi. Pamiętam już od maleńkości, byłem dzieckiem, miałem problemy z tym, ksiądz mnie pytał, synu, czym zgrzeszyłeś? A ja mówiłem, ręką i nie jestem twoim synem. Ojcze. Ja się też nie dziwię, że oni mają duże problemy w tym, że mylą jakieś pojęcia życiowe. To, że na przykład mylą to, że nie mogą być z kobietą, z tym, że mogą. Ja się nie dziwię. Nie dziwię się też, że dochodzi do spraw takich jak pedofilia. A czemu pan to zrobił? Popierdoliło mi się jakoś tak. Pomętli w głowie po prostu. No ci, którzy mają nas przed grzechem bronić, popełniają najwięcej grzechów i to jest jakiś problem. Ale z drugiej strony grzechem jest również przesada. Taka przesada z drugiej strony, czyli nagonka na księży. Cały czas słyszymy, o księża najgorsi, księża pedofile. O księża pedofile, o tak słyszałem wczoraj, o księża pedofile. A to nie jest prawda, że wszyscy księża to pedofile. Absolutnie tak nie jest. Nie wszyscy księża to pedofile, tylko 23% księży to pedofile. Reszta to są normalni, fajni, zwyczajni klawi księża, tak jak kleszcze. Tylko 23% kleszczy ma boreliozę. Reszta to są normalne, zwyczajne, fajne klawe kleszcze, które po prostu wysysają z nas krew. Czyli tak jak księża. I to nie wolno, tak, i cały czas jest nagonka. Inne grupy społeczne mówią, na księży też cały czas, pedofile mówią, a tylko 23% spośród nas to księża. Reszta to normalne, zwyczajne, fajne, klawy pedofile, tak. I te żarciki cały czas słyszę, z każdej strony, żarciki na księży. Byłem w sklepie wczoraj, nie na zakupach, jako obserwator. Z ramienia ONZ-u. No i tam dwóch gości kupowało coś i tam o księżach już żarciki lecą. Ja już nie rozumiem tych żarcików, bo tyle tego jest, że mówią, że a dwóch księży poszło na baby i tam jedną babę na dwa celibaty. Ja już nie wiem, o czym te żarty jest w ogóle. O czym to w ogóle jest? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Jest dużo problemów w grzesznictwie. Ja sam to widzę, ile ludzie jak perfidnie potrafią się zachować. Co mogą złego zrobić, żeby tylko popełnić grzech? Ja to widzę na własnym przykładzie w domu. Ja w domu mam taką znajomą córkę. I ona w tej chwili jest taka zdeklarowana, niewierząca w świętego Mikołaja, nie? Ale jest tak niewierząca, że jak z chciwości, jak nadchodzą święta, to ona się jakoś cudownie nawraca. Że jej się ukazał gdzieś w Zarze, na koszulce, w przecenie. Ona jest taka niby niewierząca, ale praktykująca. Powiedziałem ten żart córce i ona mówi, to nie jest śmieszne. Bo ona jest też niewierząca w moje żarty, ale praktykująca pieniądze z nich pochodzące. Jest bardzo dziwne zjawisko też. Ale ona mówi do mnie, tata, bo ona do mnie tata mówi. Tata, weź ułóż taki żart do wszystkich, i do dzieci, i do dorosłych, żeby to wszyscy się śmiali, żeby to było dla wszystkich. Ja im mówię, przecież ja już o księżach mówiłem. Ale ona mnie tylko zna ze strony ojców, na szczęście. No ale pomyślałem, no czemu mam nie ułożyć takiego żartu? No i zabrałem się za to, układałem żarty 2 tygodnie. Testowałem później na zwierzętach, na roślinach, na dziadku, bo on taki już trochę roślina. No ale nie rozumiał. I znalazłem taki żart. I odkryłem taki żart, który wszystkim generalnie na tej trasie widać, że to działa. Tylko potrzebuję do tego żartu ochotnika, który mi pomoże go wykonać. Trzeba po prostu tu stać. Poproszę pana. Pan tu wejdzie, będzie pan tu stał. Nic się nie stanie, nie? Ma pan 2 nogi, ja widzę, że ma pan. Nie, pan nie chowa teraz nogi, że pan nie ma nogi. No, co pan? Już to widać, że pan jest jakby z coś... Brawo! 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 Wojtek? Krzysztof. Możliwe, ja nie mogę zweryfikować.
Nie mam takiej możliwości, bo nie mamy czasu, żeby ja nie wziął też portfela ze sobą, prawda, pan Krzysztof. Dobra, Krzysztof, słuchaj. Dobra, na spokojnie, żeby wyszedł, nie? A ty tak na siłowni bardziej. Niż w bibliotece. Okej, żartuję oczywiście. Dobra, Krzysztof, złap za palca. Co za jajca! Dziękuję ci, Krzysiek. Bardzo dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo, Krzysiek, bardzo pomogłeś mi w tym żarcie. Z tego żartu nie śmieją się tylko nuchy i kury, bo znoszą jajka. Kochane, to moje dzieci. Ale ten żart, no proszę zobaczyć, największe reakcje na tym moim występie z tego żartu i także komedia w tą stronę idzie. Jest to pewnego rodzaju problem. No niestety, niestety. Ale dobrze, że wykonaliśmy to, bo jeszcze jedna rzecz wyszła, bo ja nie miałem okazji tak mocno, jakby konkretnie, ale poczułem pewnego rodzaju zgrubienie. Ja nie mówię, że to coś jest, prawda, ale warto by było zbadać, żeby zobaczyć, czy... Bo naszym partnerem na trasie jest Fundacja Rock'n'Roll. I to dobrze się składa. Fundacja, która dba, edukuje zdrowotnie, mówi o tym, jak dbać o swoje zdrowie. To jest bardzo pomocne. I w tym przypadku druga fundacja też się do nas zgłosiła, bo weszliśmy właśnie w koalicję z tą Fundacją Rock'n'Roll. Druga fundacja, która zbiera pieniądze na ludzi z drzazgą w palcu, też się zgłosiła. Fundacja AŁA. Ale odrzuciliśmy to, wyszliśmy z grubej rury rock'n'roll i bardzo dobrze. Dlaczego komicy w ogóle mają dzisiaj edukować i mówić, żeby badać się i nakłaniać do tego? Dlatego, że nie mamy już zaufania do lekarzy. Ja ostatnio byłem u lekarza i lekarz do mnie mówi: kaszni, jak kasznąłem, a on mówi: kaszel. 6 lat studiów, 2 lata specjalizacji, 300 zł za wizytę bez paragonu. Być może uratowało to mi życie. Ja, wiecie czemu SOR nazywa się SOR, tam gdzie przyjmują trudne przypadki? Bo oni wszyscy umierają, a oni mówią: sorry, 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 sorry. To jest to. Ja jestem od tego czasu za tym, żeby służba zdrowia była samoobsługowa. Że wchodzisz, wisi stetoskop, bierzesz stetoskop, coś cię łupie w głowie, ty łup, 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 patrzysz, łupiesz. I tyle, no. Szanowni Państwo, więc przekaz ode mnie. Badajmy się, patrzmy na swoje zdrowie i bawmy się dobrze, bo wtedy będziemy mogli grzeszyć. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Wojciech Wiedorczuk! Wielkie brawa! Tajemniczy grzech! Żyd niespodzianka! Wojtek Wiedorczuk! Wielkie brawa! Wojtek Wiedorczuk, Kuba, jak badanie? No wiesz, nie każdy informatyk będzie mógł sobie dzisiaj powiedzieć, że ktoś go za jajca dotykał, także to jest jakieś wyróżnienie. No. Ja tak trochę powiedziałem Wojtkowi z boku: weź młodego, jak on tam coś ma trochę. Nie? Szanowni Państwo, to było 8 grzechów głównych, 7 i 1 dodatkowy grzech niespodzianka. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Dajcie sobie brawa, tak dla pierwszych rzędów, których się trochę bardziej śmialiście. Bardzo Wam dziękujemy. Jedna informacja, jako pokutę za różne rzeczy, z których dzisiaj się śmialiśmy, zoofilię, niezoofilię, bardzo Was zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście przeznaczyć 1% podatku na Fundację Rock'n'Roll, która naprawdę jest naszym partnerem i ją wspieramy, więc jeżeli możecie, jesteście zainteresowani, zapraszamy. I w tym momencie chciałbym powitać bardzo mocno wszystkich komików, którzy dzisiaj dla Was wystąpili. Poproszę Was o wielkie brawa dla każdego z nich. Wystąpili dla Was Karol Kopiec, wielkie brawa! Maciek Adamczyk, Cezary Jurkiewicz, Piotrek Szumowski, Sebastian Rejek, Bartek Walos, Antoni Syrek-Dąbrowski i Wojtek Wiedorczuk. Bardzo Wam dziękujemy, Kraków! Prowadzący Michał Kępa. Dziękujemy Wam bardzo. To będzie profesjonalny, teatralny, wspaniały ukłon na miarę tych drogich lat. Bardzo Wam dziękujemy. To jest profesjonalny płaszcz. Wojtek Wiedorczuk, bardzo Wam dziękuję. Dbajcie o siebie.